Dobry, ten chyba był jampi. Ej, a pamiętasz wtedy co było później? Pamiętam. To dawaj kepsa dzisiaj. Nie. Właśnie. Czekaj, co ja mogę, to jest piękna talia właściwie. Nie, ja jej nie zmieniam, bo ona jest zbyt piękna, żeby zmienić. Okej, my friend. Dlaczego ja za tym? Dlaczego ja za tym? V8 Supercars AAS American Allstars. I kupię teraz meczek, proszę. Nie, nie. V8 Supercars i American Allstars to jest. Cześć! Mogę sobie bierz? Twój ojciec się pyta, czy może coś wziąć? What? What? Widzisz potęgę. What the hell? Ej! Panie Wojciechu, ale wie pan, że Mateusz nowy komp kupuje? No jest, jest... Dobra, jestem bogaty, nie chcę... Tak? Tak? Na pewno? Nie jestem przekonany o tym, ale dobra. Albo ale powiedziałem, a bierz sobie. What the fuck? Yo! What? Silnik jest strasznie cicho, jak się to zrobi. Nie, bo... Teraz ten... Siedzę tak... Byś mi wygodnie. Gość ma pojazd. Nie dobrze, mogłem po cichu grać. Trudno. Ale zaraz, wycofaj się. Tak. Wycofaj się gniotku i na środku idę. Tylko dwa podejścia. Aha. Czekaj. Nie grałem trochę już to CLC. To CLC 2x3? Mówiłem ci chłopie, że to jest jedynka. Ceracy Driver 1? Po prostu to Ceracy Driver. Ej, OMZI też jest jeden. Nie będę tego komentował. Jest, udało się, jestem trzeci. Dziwnie się jeździ z tym samochodami w tej grze, jakbym chciał chłopie... Już niedługo to Car Race Driver 2 będę zaczynał. What? I wreszcie chłopie, 2 jest taka fajna problem do tego. Znaczy to nie jest zła gra, ale... Mam 36 punktów, gościu ma 30, ma 6 kart, mam też 6 kart, pasować czy... Jeszcze raz. Gościu ma 30 punktów, mam 36. Gościu ma 6 kart, mam 6 kart, pasować czy... No? Tak? Nie. Jeśli nie ma tak, że ci zabierze punkty za coś, to tak. Nie, za nic mi zabierze punkty. No to dawaj. Nie wiem dlaczego ja mam lagersy teraz w tej grze, no dobra. Samochód jest pajacerstwo. No i na... no tak. Jeszcze lagi mam, no. Chłopie... Nie, po prostu nie ogarnam tego. Ostatnie podejście mam jeszcze z tymi lagami. Dobra, gość pierwszą turę wygrał. No spoko, go ja mam przewagę teraz. Wy będziecie na nagraniu. A. To nie mnie to wiesz. Przepraszam bardzo wszystkich, słuchać, jestem kulturalny, czyli... Zawsze i wszędzie. Na co dzień tak robi pajac. Kultura koło mnie chodzi. Koło kultury to nawet nie stałeś chyba. Nie wiem, stałem. Nie kłam. Nie kłam widzę. What the fuck? Co ja teraz zrobiłem? Ja tego niespecjalnie robię, ale... No i lagi mam ty. Co to się odpieprza? Chłopie, mamy lagi w grze, która ma 16 lat. No. Życie jest... Aha, go się spasował. Co ja skończyłem? Lag mnie pewnie złapie na jakimś zakręcie. A najlepsze, że to nie laguje tak normalnie, że zacina. To skacze obraz. Nie wiem dlaczego. Zresetuję grę zaraz. Jest 0-0, gości ma... Ja mam to samo co gości kart. Ale teraz tak. Ja mam dowódcę, nie ma dowódcy. Nie ma dowódcy. Stację dysków na pewno muszę wymienić, bo mi się rozpieprza. O to. Uff, udało się. Z ostatnim podejściem. Uff.
się zapiszę teraz, bo muszę... Marzimy się. Tak powiem, zresetować grę. Do metaliki popytasz. No, zobaczymy, czy teraz nie będzie lagów. Jak będą, to, to trudno. Inne. O, już myślałem, że się... Samochód to jest straszne pajacerstwo, no dobra, Nick Landers pajacerstwo. Tak wyglądało ostatnie spotkanie braci McCainów przed wyścigami. Wkrótce przekonamy się, co wydarzy się na torze. Czy Ryan pokona do niego? A może wiek i doświadczenie zatriumfują nad młodością i zapałem? Jeśli jest raj, to mam nadzieję, że mają tam kablówkę, bo tego sezonu Kyle McCain na pewno nie chciałby przegapić. Mówiła Linda Yen, BFSN. Teraz nie wiem, czy warto pasować, czy jak powiedzieć. Co? Ja chyba nic się teraz nie słyszałem, bo u mnie była tak głośno filmik, że ja słyszałem... I czekaj, teraz znowu jest. Boże, jak to jest głośno. Ja pierdzie. Dobra, teraz możesz gadać wreszcie. Gość ma 31 punktów, mam 40. Mam te torowie truchu w jego urzędzie. Jak to zniknie, to usunie karty. Mam jeszcze jedną kartę, ma dwie i nie wiem, pasować czy nie. Ale pamiętaj, że to po dwóch turach dopiero, więc jak dopiero położyłeś krowie truchu, to, to ci się nie przyda. Musisz tak zrobić, żeby to mu znikło podczas, wiesz, gry, że tak powiem. Właśnie mu znikło teraz. No to, to chyba masz sposobę. Boże, że mnie strasznie wymierzył błędy, bo ja się z siebie pieprzym. Ale chłopie lagi mam tutaj. Nie wiem dlaczego ty. No, nie wiem co się dzieje. Nie wiem, spróbujemy teraz, może nie będzie lagować. A jak będzie to paszło, bo on jedziemy na laga. Kurde, no świnio ty! Nie, do lupy zrobię. Aj, myślałem, że ty lepiej wiedziałem. Może ma też te kurde lepiej mgłę. Aj, bez sensu. Jak miał mgłę, no to po co pasować? No właśnie nie wiem, myślałem, że to jakoś... Chciał powiedzieć, że ma mgłę. Ten ci powiedział, że nie. Miał mgłę i luty jeszcze, nie? What the f... Fajnie. Szybka lipka. Nie trudno się. Ja tak będę chłopie nie zrobiłem specjalnie teraz. Po prostu ten samochód nie hamuje, no. No nic, no. Jest tragedia jakaś jeździć tak w tej grze. Mam nadzieję, że ją skończę w ogóle, bo się jeździ tak źle, że to nie jest powiedziane, że ją skończę. Jak to było na chwilę? No. Się boję, że gazować na zakręcie, bo idiot się sam zaraz wpadnie w proszyst. Jeszcze w taki proszyst jest spoko. Kto? Mary? Mary! Jak najwięcej muszę 60 coś punktów tam zdobyć, 70 chyba. What the fuck, i znowu. Hej, naucz się jeździć! Nie podoba mi się ta gra, naprawdę, no nie umiem w nią grać. Samochód za szybko wejdzie w zakręt, tu już się katastrofa dzieje. O. Landers zrobił to specjalnie. Ale tragedia. Dobra, od następnego wyścigu spróbuję tak jakoś uważnie. Jak jestem oponentów już 4, 6, znaczy 10 takich tych pogratulowań, w sensie jedno i drugie. Co jeszcze raz? Dostałem dwa razy gratulacje, nie? No. I teoretycznie powinienem mieć już 65, a mam 55, ale to jest to chodzi. Chłopie, bo to nie zawsze dodaje złoto, tylko czasem fragmenty karty albo ten pył. Losowo. Ja mam tego pół 200, nie pył, tego, co to jest? Takie kolorowe te główne jakieś. Fajnie, to są chyba fragmenty kart, nie wiem. Ale pogodę mi to. Z tego można robić karty. Sam możesz sobie tworzyć.
Ja mam tylko 200 już. Wow. 200. A źle złotą na przykład trzeba mieć? 1600. A. Dużo masz. O, jest skład. Jest skład? Jest. Murata. Hazard. Pedro. Kante. Kovacic. Jorginho. Alonso. Rüdiger. Luis. Escutofa. I Arrizabalaga. No to dobry skład. No. Jeden z lepszych chyba. Ja, to jest masakra, tak? Także ja... No nic się tu nie da zrobić, no nic. Spodzi dobry dzień, nie będę narzekał. Donnie McCain, no spoko, nie? Se wygra. Nick Landers. O, dobra, to mi się podoba. Adelaide jakaś, nie wiem, mogę. Dobra, szata. No jeszcze trochę. No ale już. No teraz trzeba spróbować wygrać chociaż. O Boże, chłopie. Już to sobota. Czemu właśnie użył trzech szpiegów na moją jedną kartę? Nie wiem, jak użyć trzech szpiegów na jedną kartę. No poważnie, znaczy trzech emisariuszy może tak. Bo gościu ma egzekutora imperium. I to już nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ile ma punktów teraz? W tym momencie ma 6, ja mam 14, tylko że to naliczę ogólnie z tego. Co mogę użyć? Gościu, no. Jakim cudem oni szybciej hamują ode mnie, no to jest... Ale ten tor nie jest taki zły, tu da się coś ugrać. Jeżeli tak coś zrobię, mogę tak coś... No, fajnie. Mogę tego... Nie mogę... Czemu go się nie zrestować? Powinna być restytacja, co to chodzi? Ale co? Bo pisze z resetu sojusznika i lub go otrzy. No to on dodaje tylko ten, jak masz na przykład rannego, to wtedy się to używa. Jak on ma na przykład jeden, to wtedy chłopie ulepszasz go i on wraca do siły bazowej, plus jeszcze dodaje 3. Ta karta jest słaba, ja ją wypieprzę. Wiem, o jaką ci kartę chodzi, Peter... Bez sensu ta karta, bez sensu. Mało przydatna według mnie. No, rozumiem. Chłopie, muszę to wygrać, bo żeby mieć jakieś szanse jeszcze. Ciężko się w tą grę gra, że to jest... Ja, brzask oczyszcza z tych szpiegów, czy nie? Co? Brzask oczyszcza ze szpiegów, czy nie? Jaki brzask? No to karta brzask. A co tam, ja nie wiem jaka, co tam jest napisane? A nie, wzmocni wszystkich rannych sojuszników z zagrożeń. A dwa, i usuń wszystkie zagrożenia po swojej stronie. Zagrożenia. To jest na przykład gęsta mgła albo mróz. Przecież szpiegowie ci dodają punkty, oni nie są źli. Jak już raz wszedł na ten, no to fajnie, nie wiem. Albo gościu się nie uzna nawet, że albo go... Cały gościu rząd, ja mam wypełniony szpiegami, nie? Cały. No i dobrze, taką ma taktykę. Ostatnie okrążenie, twoja ostatnia szansa na wyprzedzanie. Aha. O Boże. Gra jest dobijająca, wszyscy walą w tył, wypadam przez to z drogi. Co on? Powinien za to zapłacić. Co, przecież tak nie można robić, ty no... Nie, ja to muszę powtórzyć chyba, nie da się tego... Fuck off. Fuck off. Wycofaj się z mistrzostw.
Przecież to jest pancerka jakaś. Od początku wybiegnę to całe. Nie mów, że się nie da.